Myślę, że nie ma lepszego momentu, żeby rozpocząć nagrywanie, jak znajdujemy się jeszcze w Gliwicach. Tutaj mamy już zapakowane rowery, wszystkie są na pace. Zdążyliśmy jeszcze przed wyjazdem autokaru, który znajduje się tutaj, albo tutaj. O, tutaj, widzicie go? Także teraz przed nami podróż na 9 godzin. Dzieciaki już siedzą w autokarze. Rodzice się już ze wszystkimi żegnają, proszę bardzo, więc czekajcie na vlogi z trasy i widzimy się na miejscu, albo jeszcze gdzieś na trasie. Do zobaczenia! Słuchajcie, udało nam się dogonić autokar, który właśnie rusza w dalszą podróż po przystanku. My również dla siebie przewidzieliśmy chwilę postoju, a zaraz potem gonimy ich. Także śledźcie nas z trasy i do zobaczenia w ośrodku. Słuchajcie, wy może jeszcze nie poznajecie, ale ja już wiem, że jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko Mrzeżyna i już za niedługo dojedziemy, rozpakujemy rowery. Zjedź z ronda. I rozpoczęcie obozu, takie już oficjalne. Słuchajcie, nie kłamałem, mamy Mrzeżyno. Słuchajcie, myśmy już przyjechali i przyjechali też oni. Mamy autokar. Jesteśmy oficjalnie w Mrzeżynie. Teraz tylko się rozpakować, coś zjeść i można rozpoczynać obóz. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jeszcze przed kolacją wybraliśmy się nad morze po to, żeby przywitać się z nim i spędzić jeszcze trochę tego czasu na świeżym powietrzu. Słoneczko nam się przebija, morze odwiedzone. Wracamy do ośrodka, żeby się posilić. I tyle. Uwaga, uwaga, uwaga. Jak panowie, jak tam powitanie z morzem? Szybkie, co? Tak, szybkie, tak, bardzo szybkie. Szybkie. O, lekki deszczyk, ale można to wybaczyć, tak? Nic się nie dzieje. Słuchajcie, kolejna zabawa toczy się za mną. Teraz przede mną, teraz znowu za mną. A co to jest? Zabawa integracyjna, w której poznajemy swoje imiona. Także dzieciaki mają płachtę, płachta schodzi i muszą wykrzyczeć swoje imię nawzajem. Kto pierwszy, ten wygrywa. No nie, ja się już szykowałem do montowania tego vloga, ale zapomniałem o zakończeniu. Także wszyscy się już poznali, dlatego teraz razem grają na boisku w koszykówkę, w piłkę nożną, a my widzimy się jutro.